świat 80. lat. Każdy chciał jak Liman być. Każdy słuchał Human League. Czy pamiętasz twarz 80. lat? Czy pamiętasz styl, który mocny wtedy był? Dzisiaj tak mi dał. Brakuje tego tak. A ten cały kim? Tycie Soutra. Ino 3, ino 4, ino ry. Siemano, witajcie, z tej strony Serbix. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Witam was oczywiście na serii Podkarpacki Rolnik. W dzisiejszym odcinku jedziemy kosić trawę. Jedziemy kosić trawę na łące oczywiście, bo gdzie by inaczej. No i oczywiście możecie stać łapeczkę w górę na wstępie. Oczywiście subskrypcje, bo lecimy po 2000 subów. Już naprawdę brakuje niedużo, bo jakieś 149. Więc no, zostawcie suba. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, z dzwoneczkiem. Dobra, ja tutaj wam pokażę. Jeszcze tutaj mam troszeczkę taką chałupkę trawy. Tutaj właśnie sobie wykosiłem wszystko. I no, troszkę tego jest, tak? Tutaj jeszcze, no patrzcie sami, jak widzicie, wygląda tutaj sprawa moich krów. Brakuje nam TMR-u. I właśnie dlatego jedziemy trawę kosić. I później... O, coś tutaj trochę rzuca na boki, dobra. I później możliwe, że pojedziemy właśnie trochę sprzedać tych kostek. Bo... prawdopodobnie będziemy to prasować, ale jeszcze do końca nie jestem pewny, więc zobaczymy, co będziemy z tym robić. Na razie jedziemy. Na razie jedziemy na pole. Tak. Dobra, tutaj kierunek puścimy, żeby nie było, że coś nas zwalnia. Tutaj pusta gitara. Dobra. Także tutaj nasza łączka. Dobra. Także tutaj sobie rozłożymy tylko. O, cyk. Zapniemy wałek. O. Czekajcie, załączymy sobie na obroty, żeby weszło. Dobra. Ja myślę, że ustawimy sobie taki tempomat. No trochę szybciej, żeby to szybciej kosiło. Więc myślę, że tak powinno być git. O, coś takiego. Czekajcie, może jeszcze jakoś by tu mnie turkę strzelił. Bo całkiem ładnie to wyglądać, powiem szczerze. Cyk. Elegancko. Dobra, lecimy, bo to nie ma czasu. I tak, tutaj kosimy sobie dookoła. Bo w następnym odcinku już planuję taki jakby nowy nabytek kupić, więc będzie ciekawie, powiem szczerze. Będziemy musieli również zakupić tur do 60, bo nie wiem, czy mam, czy nie mam, już sam nie wiem nawet, nie pamiętam po prostu. A jak nie mam, to się kupi, jak mam, to dobrze, że mam. Bo ogólnie no przyda się tur do tego co chcę robić, to przyda się tur. Jeszcze nie będę wam mówił, o co chodzi do końca, ale jak ktoś chce, może zgadywać w komentarzach, o co chodzi, co, jaki to nowy nabytek będzie. Ogólnie bardzo serdecznie wam dziękuję za taką dużą oglądalność pod Funny Moments Mafisolec. To jest naprawdę... głowę mi rozsadza, jak widzę takie liczby. Widzę, może gdzieś macie na ekranie właśnie pokazuje się, ile jest wyświetleń, ile łapę w górę. Także naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję. No, już jestem w trakcie tworzenia nowego Funny Moments, części trzeciej, bo 100 łapek to wbiliście w jeden dzień.
opublikowaniu tego Funny Moments, więc naprawdę dziękuję serdecznie. Pierwszy Funny Moments ma już około 7-8 tysięcy wyświetleń. To ma do 2300 chyba, nie, coś koło 3000 i 3500 może wyświetleń. Więc naprawdę wow, dziękuję serdecznie. Tak. No radź co? Ja sobie tutaj skoszę to pole, bo nie ma co tego nagrywać, bo to jest takie zwykłe koszenie nudne. Więc ja po prostu sobie to pole skoszę. I widzimy się. I po prostu widzimy się już po tym, jak to pole skoszę, więc na razie. Dobra, więc jestem z powrotem, jak widzicie, już wykosiliśmy sobie naszą łączkę. No i co, możemy... Czekajcie, jeszcze tylko sobie wałek ściągnę, żeby ją złożyć. No. Kurde, coś wałek się nie chce ściągnąć. Czekajcie, mnie opuścił. O, dobra. Ściągnęło. Jeszcze sobie tutaj cyk tylko złożymy. O, gitara. Dobra, to co, jedziemy, nie? Jedziemy na gospodarstwo. Bierzemy oczywiście przetrząsacz, ponieważ, no, zobaczcie w następnym odcinku, dlaczego akurat przetrząsamy. Majster. Kurde, nie... Jezus Maria, przejechał chłopa. Mniejsza o to. Także pojedziemy sobie właśnie przetrząsnąć to jeszcze szybko, póki świeże. No i po prostu w następnym odcinku dowiecie się, dlaczego przetrząsaliśmy. Chyba że zgadniecie w komentarzach, to wiecie. To już będzie łatwiej. Dobra, tylko teraz tak, gdzie ja mam ten przetrząsacz, bo a tam stoi ten mój pająk, z którym niestety latał, niestety, bądź niestety, ale latał z nim MF, czy tam Ursus, nie pamiętam, ale chyba Ursus bardziej, więc, no i, ale Ursus niestety poszedł, kurde, na sprzedaż. Zarobiłem dla niego jakieś 10 tysięcy, 15 chyba wziąłem od tego sąsiada, żeby... Wiecie, coś jeszcze z tego mieć. I mam 15 tysięcy plus za tego rzęcha, że tak powiem. No ale fajnie, nawet latał sobie z tym przetrząsaczem. A teraz sobie z nim lata 60. No ponieważ no Zetor, no kurde, za duży jest. No nie ukrywajmy się, że Zetor z takim pająkiem, no to tak średnio. Dobra, idziemy. Rura. Dwójka i spód. Albo piątka i spód. Jak to woli. Dobra. Tutaj jak widzicie nasza wioska. Kurczę, wszyscy siedzą w domach chyba. Znaczy no niektórzy chodzą, no ale to... Wiecie, bez maseczek chodzą, to jeszcze kudę ja powiedział, czy ta policja dzwonić. Ja oczywiście, wiecie, ja jeszcze ciągnikiem, ja nie muszę mieć maski, no bo... Wiecie, no rolnik to nie. Ale inni to już co innego. Dobra, czekajcie, jeszcze dwa zapy tylko. O, cyk. Dobra, włączamy. O, gitara. Działa.
tak jak trzeba. Cyk, zawiniamy. No i tutaj również wam puszczę timelapsa, więc widzimy się za chwileczkę, także cześć, czołeczka. Prawie skończyliśmy w sumie tutaj nam przetrząsać tutaj tą trawę na siano, więc mamy już siano zrobione. Czekajcie, ktoś się przyczepiło, dziadostwo. Dobra, no mi się wydaje, że to jakoś w miarę to git wyszło. Tam jeszcze gdzie mogę przejechać. Tutaj coś nie załapało mi. Hamuluj, majster, kurwa. Dobra, i dwójka gazopór i lecimy dur. Lecimy dur. No, bo tu jeszcze przejdziemy, coś takiego, pierdykniemy. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze robić coś, jakieś przetrząsanie, czy coś, znaczy się zgrabianie, sorry, co ja mówię. W sumie można by było zrobić. A, wiecie co, zrobimy. Bo i tak jak to będzie na timelapsie, więc takie długie strasznie to też nie będzie. Więc po prostu, czemu by po prostu nie zrobić skrabianie. No. Ogólnie to jest dobrze, ale nie do końca. Zaczekajcie, zobaczymy w ogóle ile mam subskrypcji na chwilę obecną. Na chwilę obecną, moi drodzy, mam 1852 subskrypcje. Więc serdecznie dziękuję, naprawdę. Dzięki bardzo. Lecimy po 2K. Lecimy po 2000 subów, naprawdę. Lecimy pełną parą. Mam nadzieję, że no, uda nam się to wbić. W jakiś może miesiąc. Byłoby fajnie, jakby się to nam udało wbić w miesiąc. Dobra, czy tak. Bałę, cyk, lecimy. Dobra. 60 na razie odstawimy. Weźmiemy sobie teraz zatorka i zatorkiem pojedziemy po prostu to pozgrabiać. Bo zatorkiem nie zgrabialiśmy jeszcze chyba. Także. No, pojedziemy sobie zgrabiać. Nie? Dobra, zapisy podpięta, zgrabiarka. Nasza gwiazda. Gwiazda odcinka, jakby można było powiedzieć. Ale to nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby robota szła. Czajcie bazami. Dobra, wolny cyk, wolny oczywiście. Ja mam zawsze wolny.
Czekajcie tutaj. Co tu, tu ten wąski dzwoni do mnie? Co on to chciał? Dzwonił do mnie na Snapie. Nie może teraz dzwonić. Czekajcie. Co chcę? Dobra. Napiszę mu, że jesteś na odcinku. Także pozdro wąski. Fajnie tam się bawisz. Widzę, niechcący zadzwoniłeś do mnie. Tak całkiem przypadkowo. Się chłop zdziwił. No, wąski, wąski. Aś to spierdzielił, pani. Dobra, ciul to. Nie. Ja tutaj muszę robić, czekać, bo te kiły piłem mam. Tutaj piłem mam w kieszeni schowaną, to wiecie jak to jest, nie? Dobra, tutaj sobie rozłożymy tylko zgrabiarę. I tak myślę, tak ustawimy taki tempomat. Coś takiego. O, tak może być git. Żeby też nie za szybko to jechać, bo to wiecie. Wszystko to się pomiesza. Spierdzieli się to i będzie. No troszkę mu tutaj damy poturkę. Żeby nam nie zgasł. Tutaj zawiniemy. Tutaj wszystko od miedzy zgrabiać. Wszystko na moje pole oczywiście. Żeby tam sąsiad się nie przywalił. Czy coś. Wiecie, to teraz takie tu sąsiady. Same takie ciule. No. Dobra, tutaj tak sobie przejedziemy, cyk, dobra. Dobra, tutaj przez drogę przejedziemy. I ogień tutaj. Tutaj teraz na tą stronę zgrabimy. Tak myślę, że tu takie 4 te pokosy mogą być z tego. Ale jeszcze nie jestem do końca pewien, ile tutaj będzie z tego wszystkiego. Tutaj trochę, kurde. Jeszcze raz będę musiał zaraz przejechać, bo na miedzę trochę nasypałem. A ja na miedzę to nie za bardzo, bo to... Co się tam ma, kurde, zasiane jakieś, nie wiem, co to zasie bawełne chyba, czy coś. Nie wiem, chyba z jakiejś Ameryki przyjechał. Tu u nas w Polsce się bawełne nie hoduje. Macie się u mnie na wsi tutaj, wiecie. Dobra, tutaj takie pole, tam jakieś pszenica, czy coś rośnie, ale to nieważne. Ważne, żeby przejechać. Dobra, jakoś tutaj musimy, kurde, wykręcić. I lecimy. No nie no, raz, dwa. Trochę tego, trochę tych pokosów będzie, bo jakby teraz tak prze... Dobra, ciur, nieważne. Jedziemy jeszcze raz. Dobra, teraz tutaj dodam troszkę gazu, nie? Żeby, wiecie, szybciej to szło. To szkoda ciągnika męczyć. Dobra, cyk, zawrótka. I cyk, lecimy. Także raz, dwa, trzy, cztery, no pięć takich pokosów będzie. Dobra, i to. No nie. Dobra, tutaj przelecimy w tą stronę. I tutaj jeszcze ten jeden przejazd sykniemy. Hamulce trochę słabe, ale no co zrobić, to są takie polskie ciągniki. Dobrze, że w ogóle są w tym sporze hamulce. Nie to są 60. 60 wcale nie ma. Nie no, są oczywiście, żartuję, ale to wiecie, są takie hamulce, że... Wciskasz hamulec, nie hamuje. Chyba tutaj muszę trochę cofnąć, żeby się nadgonić jakoś. O! Prawie dyszel prawie urwało, ale to... Mniejsza z oto. Dobra, lecimy tutaj. Ogólnie możecie w sumie też napisać w komentarzu, czy macie zdalne nauczanie?
czy może macie normalne nauczanie, bo jesteście w podstawówce. Ja na przykład jestem już w technikum i niestety, ale od jutra mam zdalne nauczanie. Więc deka. Panie, kurna, miniaturki nie zrobiłem. Znaczy się zdjęcia. Tak. Kurwa, zrobiłem jakoś tak o cyklu i sztos. Także ja już mam zdalne nauczanie od jutra. Znaczy od jutra, może. Nie wiem, kiedy ten odcinek będziecie widzieć. Od poniedziałku... No, to którego? Od 19 października mam zdalne nauczanie. Bo wtedy to nagrywam. Więc możecie też napisać, jak u was to wygląda. Bo w sumie może być różnie. Dobra. Zaraz musimy skręcić, żeby kurde, wiecie, nie wypieprzyć. Dobra. Czyli w sumie to będzie mało kończy odcinek. I ten. I ja idę nagrywać kolejny. Nie, właśnie zakrywam teraz na zapas. Żeby było. Wiecie, jak to jest, nie? Dobra. Gdzie ja jestem? Dobra, pięta. Musimy. I co? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się odcinek oczywiście spodobał, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja was się z wami żegnam i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.